Polskiego Kongresu Drogowego wraz z Ministerstwem Infrastruktury. To już kolejne konsultacje wytycznych i standardów, które przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa. Cieszymy się, że Państwo do nas docierają i chcą brać udział w naszych wydarzeniach. Te wydarzenia są przygotowane specjalnie dla Państwa. I tak jak zawsze chciałabym przypomnieć kilka słów wprowadzenia na temat naszego wydarzenia. Spotykamy się jak zawsze we wtorki o godzinie 10. To jest stała godzina, którą zawsze prosimy, żeby wpisali Państwo w swoje kalendarze. Ona się tutaj nie zmienia. W październiku przeszliśmy część drogową. Wszystkie te wydarzenia są zapisane na naszym kanale YouTube. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby do nich wrócić, zawsze można obejrzeć nagrania z tych webinarów. A wszystkie prezentacje dostępne są na naszej stronie internetowej Polskiego Kongresu Drogowego. Teraz jesteśmy w części mostowej, tak jak widzą Państwo, dziś 17 listopada, czyli wyposażenie techniczne, za tydzień ostatnie wydarzenie z części mostowej, a 1 grudnia zakończymy nasze konsultacje tematyką BIM-u. Dla Państwa utworzyliśmy forum dyskusyjne konsultacje wieekspert.pl i tam prosimy o wszystkie Państwa komentarze. O słowo wstępu chciałabym poprosić Pana Naczelnika Grzegorza Kuczaja. Jestem, melduję się. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. No to ja dzisiaj bardzo krótko, już w zeszłym tygodniu wspominałem, o czym dzisiaj będziemy mówić, to znaczy dzisiaj katalog typowych elementów wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich oraz wytyczne projektowania urządzeń obcych. No, tak jak powiedziałem wcześniej, w zeszłym tygodniu przygotowaliśmy następcę katalogu detali mostowych. Myślę, że katalog doskonale znany wszystkim środowisku, często wykorzystywany. No, trzeba było go troszkę uaktualnić i wyszło nam dosyć spore opracowanie z wieloma kartami rysunkowymi, zawierające bardzo szczegółowe wymagania dla poszczególnych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich. Bardzo dobra praca, nie ukrywam, że bardzo dobrze się czyta to opracowanie, wydaje mi się, że ono będzie bardzo praktyczne i tutaj chciałbym poznać też Państwa opinię na ten temat, czy faktycznie taka forma, jaką Państwu przedstawiliśmy, jest praktyczna i da się z niej wygodnie korzystać. No a z kolei drugie opracowanie, wytyczne projektowania urządzeń obcych, te urządzenia obce to takie dosyć nowe pojęcie, mimo że gdzieś tam funkcjonowało w slangu drogowców. Dawniej mówiono, że są to urządzenia niezwiązane z drogą. No myśmy nazwali je wprost, to są po prostu urządzenia obce w pasie drogowym, które też muszą w jakiś sposób zostać poprowadzone na albo w drogowych obiektach inżynierskich, czy to na obiektach mostowych, wiaduktach, mostach, czy choćby w tunelu. Tych urządzeń mamy coraz więcej, jak Państwo wiecie, powszechnie teraz stosuje się światłowody, linie elektroenergetyczne, gazociągi, rurociągi wszelkiego rodzaju, wodociągi, kanalizacje zarówno związane z odwodnieniem pasa drogowego, jak i te, które nie są związane, czyli prowadzą ścieki bytowe. Tych urządzeń jest bardzo dużo, one sprawiają zarządcom dróg bardzo dużo problemów, choćby z punktu widzenia własności zarządzania i utrzymania takich urządzeń. Stąd też ze względu na bezpieczeństwo pożarowe drogowych obiektów inżynierskich i właściwe poprowadzenie na lub w tych obiektach jest niezwykle istotne, dlatego zdecydowaliśmy się takie wytyczne opracować, żeby było jasne powiedziane, jak urządzenia obce prowadzić po obiektach. Ale myślę, że już szczegóły przedstawią poszczególni autorzy tych wytycznych, także zapraszam Państwa na dzisiejsze webinarium. No, widzę, że liczba cały czas rośnie, także bardzo nam miło, że jest z Państwa coraz więcej z nami. Dziękuję bardzo. Tak jest, bardzo dziękuję za ten wstęp, Panie Grzegorzu. I tak jak zostało to zapowiedziane, przechodzimy już do pierwszej prezentacji. Pierwszą prezentację wygłosi dla nas Pan Tomasz Gajda, kierownik Zakładu Mostów Instytutu Badawczego Drugi Mostów. I będzie to katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich. Bardzo proszę, Panie Tomaszu, o włączenie kamery i mikrofonu. Super, widzimy się, słyszymy. Jeszcze mikrofon. Teraz będzie doskonale. Ja już otwieram Pana prezentację. Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność dzisiaj w sposób syntetyczny opowiedzieć o katalogu typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich.
który, tak jak tutaj przed chwilą powiedział pan naczelnik, ma zastąpić katalog opracowany przez firmę Transprojekt, który przez wiele lat służył nam przy projektowaniu rozwiązań dotyczących elementów wyposażenia obiektów mostowych. Cały projekt powstał na zlecenie ministra infrastruktury w ramach tematu analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich. W ramach tego projektu zostały opracowane wzorce i standardy rekomendowane przez ministra właściwego do spraw transportu, w tym będące przedmiotem dzisiejszej prezentacji katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich. Autorzy opracowania. Katalog opracował zespół w składzie. Koordynatorem był profesor Janusz Rymsza, zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Ze strony Instytutu Badawczego Dróg i Mostów udział brali Tomasz Gajda, Aleksandra Żiwan-Kotetti oraz Artur Sakowski, wspomagani przez innych pracowników Instytutu oraz zakłady naukowe. We współpracy z firmą Cadmost Projekt SC, reprezentowaną przez pana profesora Marka Salamaka oraz pana Adama Silarskiego. Należy tutaj zaznaczyć, że przy opracowywaniu katalogu brało udział, wspomagaliśmy się też wiedzą i doświadczeniem wielu osób, których tutaj nie sposób wszystkich wymienić, a niektóre z tych osób zostaną przytoczone w dalszej części prezentacji. Zasady stosowania katalogu. Wzorce i standardy rekomendowane przez ministra właściwego do spraw transportu, i to są jakby te ważne trzy punkty, nie stanowią przepisów techniczno-budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych przeznaczone są do dobrowolnego stosowania oraz nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialności zawodowej. Rozwiązania zawarte w katalogu elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich mają za zadanie wspomóc proces projektowania elementów i urządzeń, które stanowią bardzo ważną część całości obiektu inżynierskiego. Tak jak już to wcześniej było powiedziane, stanowią one, jeśli bierzemy pod uwagę koszt, nakłady poniesione w całym procesie inwestycyjnym, około 23% całości inwestycji. Przedmiot katalogu. Przedmiot katalogu stanowią podstawowe wymagania dotyczące zasad projektowania, realizacji i zastosowania, i teraz bardzo ważna rzecz, typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich. Słowo typowych jest tutaj jakby kluczowe, ponieważ w tym katalogu odnosimy się do rozwiązań typowych, które już są stosowane od wielu lat, są stosowane w sposób liczny, nie są to pojedyncze realizacje i w stosunku do których mamy pewność odnośnie ich bezawaryjności i trwałości. Katalog składa się z dwóch integralnych części obejmujących. W części pierwszej są zasady projektowania, realizacji i zastosowania typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich, gdzie jest zawarty opis wymagań dotyczących poszczególnych typowych, powtarzam jeszcze raz, elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich, oraz z drugiej części, gdzie są karty rysunkowe zawierające rysunki techniczne, szkice i schematy typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich. Zakres katalogu. W katalogu przedstawiono następujące typowe elementy i urządzenia wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich. I tak, pierwszą grupą są łożyska i tutaj jest przedstawiony podział i on dotyczy wszystkich grup elementów i urządzeń, które są zawarte w niniejszym katalogu. A więc są informacje ogólne i podział,
zastosowanie, wymagania techniczne oraz odniesienia do karty rysunkowej. I ten schemat jest zachowany do wszystkich grup dotyczących typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich. A więc mamy tak, łożyska, urządzenia przekrycia i elementy dylatacyjne, izolacje wodoochronne, nawierzchnie jezdni i chodników, krawężniki i kapy chodnikowe, torowisko tramwajowe i urządzenia torowe, elementy i urządzenia odwodnienia, balustrady, bariery ochronne, osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, ekrany przeciwhałasowe, maszty oświetleniowe, znaki pomiarowe, deski gzymsowe, schody i urządzenia dla obsługi obiektu. Także mamy tutaj kilkanaście grup, w których zostały pogrupowane w zależności od typu elementy i urządzenia wyposażenia drogowych obiektów mostowych. Teraz chciałbym się przenieść już do samego katalogu i w sposób syntetyczny opowiedzieć Państwu najważniejsze rzeczy, które są w nim zawarte. Tutaj sekundę. Bo tutaj mi zginęła belka, żeby się przenieść. O, już mam. Dobrze. Ponieważ dzisiaj nie sposób w tak krótkim czasie opowiedzieć o wszystkich grupach wymienionych w katalogu typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich, omówię dzisiaj grupę izolację jako przykładową grupę, przedstawiając Państwu układ, który odnosi się także do pozostałych grup przeze mnie wymienionych, oraz przedstawię kilka kart, na które należy zwrócić uwagę jako nowe zagadnienia, które zostały poruszone w tym katalogu. A więc w wypadku izolacji wodoochronnych pierwszym rozdziałem są informacje ogólne i podział. W informacjach ogólnych mamy, i to dotyczy jakby wszystkich grup, wymienione typy danych elementów czy urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich. W tym wypadku mamy tutaj wymienione w wypadku izolacji wodoochronnej pomostów obiektów dwie główne grupy, czyli izolacji arkuszowe z pap zgrzewalnych wraz ze środkami gruntującymi asfaltowymi albo na bazie żywic syntetycznych. I to jest jakby dominująca izolacja płyt pomostów. Myślę, że stanowi ten typ izolacji stanowi około 90% wśród izolacji stosowanych na płytach pomostów obiektów betonowych oraz izolacje powłokowe z żywic syntetycznych natryskiwanych. W tym tutaj należy wymienić izolacje na bazie metakrylanu metylu MMA, które są coraz powszechniej stosowane, a w wypadku obiektów stalowych są jakby dominującym typem. Izolacje w tym wypadku na bazie asfaltowo-polimerowej z warstwą ochronną oraz izolacje na bazie cementowo-polimerowej natryskiwane lub układanie ręczne. I w tym pierwszym rozdziale informacje ogólne i podział, także mamy tutaj podział na poszczególne typy i rodzaje. Mamy informacje dotyczące do czego służy dany element. Mamy informacje co dany element ma zapewnić dla konstrukcji mostowej i w tym wypadku zabezpieczenie pomostu powinno być zapewnione tam w szczególności poprzez zastosowanie. Jakie warunki powinny dany element czy urządzenie spełniać? I tu mamy, że izolacje wodoochronne pomostu powinny być nieprzepuszczalne dla wody, mieć równą powierzchnię, przenosić różnicę temperatur i tak dalej.
Więc jest to pierwszy punkt, gdzie są te informacje ogólne. Drugim punktem jest punkt dotyczący zastosowania. I tutaj mamy, przepraszam, o, tutaj mi to przeleciało. I tutaj mamy informacje dotyczące wbudowywania danych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich, a w wypadku izolacji jest duży akapit dotyczący, tutaj może przewinę, o, dotyczący przygotowania podłoża betonowego pod izolację. Ponieważ obecnie izolacje są układane zarówno na podłożu ze świeżego betonu po 4 od 6 godzinach od budowania mieszanki betonowej, tak jak i na podłożu po 3, 7 czy 14 dniach dojrzewania, a także na podłożu już w stanie powietrzno-suchym po 28 dniach dojrzewania. Także w tym drugim punkcie zastosowanie mamy informacje dotyczące aplikacji, jak materiał zastosować, jakie są wymagania przy aplikacji. Następnym punktem są wymagania techniczne. I tutaj w wypadku wymagań technicznych są zawarte, przedstawione właściwości użytkowe, jakie dany wyrób powinien spełniać. Jest to bardzo ważny punkt, ponieważ obecnie w wypadku norm europejskich, które są powszechnie stosowane, bardzo często nie ma podanych właściwości użytkowych, tylko są podane odniesienia do właściwości deklarowanych przez producenta i końcowemu użytkownikowi te właściwości użytkowe deklarowane przez producenta jakby dużo nie mówią. I tutaj w wypadku izolacji wodoochronnej mamy właściwości użytkowe pap zgrzewalnych, czyli tej najpopularniejszego typu izolacji wodoochronnej płyt pomostów. Mamy właściwości użytkowe asfaltowych środków gruntujących, właściwości użytkowe żywicznych środków gruntujących, które są coraz bardziej powszechnie stosowane do gruntowania betonowych płyt pomostów, obiektów mostowych. Mamy także podane wartości dotyczące przyczepności do podłoża izolacji z pap zgrzewalnych w zależności od temperatury. Bardzo, bardzo ważne zagadnienie, często w wypadku badań odbiorczych jest nieznajomość tego zagadnienia, wyniki są źle interpretowane, prowadzi to do dosyć trudnych sytuacji zarówno dla wykonawcy, jak i inwestora. W wypadku właściwości użytkowych mamy także tutaj przedstawione właściwości użytkowe dla izolacji żywic syntetycznych natryskiwanych lub układanych ręcznie, w tym w szczególności na bazie metakrylanu metylu, tak zwanych MMA. I tutaj wśród tych właściwości użytkowych należy zwrócić uwagę na wytrzymałość na ścinanie połączeń między warstwą nawierzchni a izolacją z żywic syntetycznych ułożonych zarówno na podłożu betonowym, jak i stalowym, a także po badaniach starzeniowych, po badaniach mrozoodporności. W wypadku żywic syntetycznych przyczepność do podłoża betonowego z reguły nie budzi wątpliwości, natomiast najsłabszym punktem jest połączenie z warstwą asfaltową, dlatego bardzo ważne są tutaj te właściwości użytkowe w zakresie połączenia izolacji z warstwami nawierzchniowymi, która realizowana jest za pomocą warstw szczepnych. Mamy także tutaj w wypadku izolacji, właściwości użytkowe odnośnie izolacji na bazie asfaltowo-polimerowej z warstwą ochronną, które też są często stosowane, i izolacji na bazie polimerowo-cementowej. I tego typu układ dotyczy wszystkich grup. Następnie są odniesienia do kart rysunkowych. I tutaj chciałem w skrócie zaprezentować Państwu karty rysunkowe, które są przyporządkowane do
izolacji wodochronnych. A więc mamy tutaj schemat wykonania izolacji z papy zrzewalnej na betonowej płycie pomostu. Clue tego rozwiązania jest wskazanie układania papy zrzewalnej w dwóch warstwach w strefie kapy chodnikowej, gdzie są prowadzone roboty zbrojarskie i ta izolacja często ulega uszkodzeniu. Jeśli obserwujemy przecieki, to największe te przecieki są w strefie kapy chodnikowej. Mam tu tak samo przedstawiony schemat wykonania izolacji powłokowej na bazie MMA, gdzie w strefie kapy chodnikowej zwiększamy tą grubość z 2 mm do 3 mm. A także mamy izolacji powłokowej z masy asfaltowo-polimerowej z warstwą ochronną. Następną kartą, która tu jak Państwo widzicie jest bardziej szczegółowa, jest to izolacja wodochronna w strefie przyczółka wraz z odwodnieniem. Mamy tutaj rozwiązania, które powinny być stosowane w celu eliminacji przecieków wody przez korpus przyczółka oraz prawidłowe odwodnienie ścianki zaplecznej obiektów mostowych. Chciałbym teraz jeszcze zwrócić uwagę na parę informacji, które są zawarte w tym katalogu. Oczywiście Państwo się z całym katalogiem zaznajomicie. Mi teraz nie mam tyle czasu, żeby omówić Państwu cały katalog, ale chciałbym przedstawić Państwu parę kart, na które należy zwrócić uwagę. W katalogu w grupie dotyczącej łożysk mamy podane typowe schematy łożyskowania. Wydawałoby się, że temat jest znany, ale nie do końca. Cały czas są błędy przy opracowaniu schematów rozkładu łożysk w obiektach mostowych. Mamy tutaj przedstawione schematy rozkładu łożysk w obiektach wąskich lub dwudźwigarowych. Mamy też schematy rozkładu łożysk elastomerowych w obiektach tak zwanym podparciu pływającym. A także mamy schematy łożyskowania obiektów w skosie, których mimo, że nie jest to dobre rozwiązanie, buduje się w Polsce dosyć dużo. Odnośnie urządzeń dilatacyjnych, przekryć i urządzeń dilatacyjnych, chciałbym zwrócić uwagę na dwa typy dotyczące przekrycia dilatacyjnego oraz urządzenia dilatacyjnego. W wypadku przekryć dilatacyjnych chciałbym zwrócić uwagę na mechaniczno-asfaltowe przekrycie dilatacyjne. Jest one coraz powszechniej stosowane w Polsce. Jest to ciche przekrycie dilatacyjne. W wyniku zastosowania elementów mechanicznych w postaci sprężyn mocowanych do kątowników zakotwionych w płycie pomostu, przekrycie dilatacyjne te kompensuje dużo większe przemieszczenia niż typowe asfaltowe przekrycie dilatacyjne, bo przemieszczenia nominalne kompensowane przez to przekrycie wynoszą do 75 mm, a także poprzez zastosowanie tych elementów mechanicznych charakteryzuje się one większą trwałością niż typowe asfaltowe przekrycie dilatacyjne. Także jest to rozwiązanie stosowane w Polsce od, można powiedzieć, do prawie 10 lat. Natomiast do tej pory nie jest to jeszcze wszystkim zarządcom czy wykonawcom znane rozwiązanie. Także jest one godne uwagi. Drugim typem urządzenia są palczaste urządzenia dilatacyjne. W ostatnim czasie te urządzenia, można powiedzieć, przeżywają prawdziwy renesans. Są one coraz powszechnie stosowane przez zarządców dróg, w szczególności na drogach, gdzie nie ma ruchu pieszego ani rowerowego, w szczególności na autostradach i drogach szybkiego ruchu, gdzie zastępują one powoli urządzenia modułowe ze względu na swoją trwałość. Także
tutaj właśnie chciałem zwrócić na te urządzenia palczaste. No, urządzenia palczaste też charakteryzują się możliwością kompensowania dużych przemieszczeń, nawet do przemieszczeń nominalnych do 800 mm. Kolejnymi rozwiązaniami, które są dosyć obszernie tutaj przedstawione w tym katalogu, są zagadnienia związane z mocowaniem elementów wyposażenia i urządzeń wysłania drogowych obiektów inżynierskich za pomocą kotew wklejanych. Tutaj na rysunku jest przedstawione mocowanie kapy chodnikowej za pomocą kotew wklejanych, ale dotyczy to także mocowania pozostałych elementów i urządzeń typu balustrady, maszty, a nawet ekrany przeciwhałasowe. Jeszcze niedawno powszechnie mocowało się na przykład balustrady za pomocą marek lub stosowało się elementy betonowane w płytę pomostu. Rozwiązaniem szybszym, według mnie też lepszym, oczywiście przy zastosowaniu reżimów technologicznych, które no, trzeba po prostu spełnić, jest kotwienie tych elementów wyposażenia za pomocą kotew wklejanych, także tutaj jest w sposób obszerny zaprezentowane są tego typu rozwiązania. Kolejną grupą są torowiska tramwajowe i urządzenia torowe. Rozdział ten został opracowany przy udziale pana Grzegorza Dąbrowskiego. Chciałem stąd złożyć mu serdeczne podziękowania. W rozdziale tym przedstawiono w sposób dosyć obszerny zagadnienia związane z torowiskami tramwajowymi i ich prowadzeniem po obiektach mostowych, w tym urządzeniami towarzyszącymi. Tutaj prezentuję Państwu przykładową kartę dotyczącą przekroju przez torowisko dwutorowe wspólne z jezdnią, konstrukcja bezpodsypkowa. I na koniec chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć o ekranach przeciwhałasowych. Jest to element wyposażenia obiektów mostowych dosyć powszechnie stosowany, natomiast wiedza o nim jest dosyć ograniczona, w szczególności w zakresie doboru materiałów, jego właściwości użytkowych, a także eksploatacji. Myślę, że w sposób dosyć kompleksowy został tutaj przedstawiony ten aspekt przez pana Artura Sakowskiego jako głównego specjalisty odnośnie ekranów przeciwhałasowych i będzie on przydatny dla użytkowników tego katalogu w zakresie doboru i projektowania ekranów przeciwhałasowych na obiektach mostowych. Na tym chciałbym skończyć moją prezentację. Mam świadomość, że ta prezentacja nie wyczerpała całości. Liczę na Państwa uwagi zgłaszane do tego katalogu. Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, propozycje, ewentualne korekty czy zmiany, które można by wprowadzić do tego katalogu. Natomiast należy pamiętać, że ten katalog dotyczy typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich. Na tym chciałbym skończyć i podziękować Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję Panie Tomaszu za tę prezentację. Mam prośbę o zakończenie udostępnienia swojego ekranu. Super, dziękuję bardzo i... Czyli te dwa komputerki pod pana. A tutaj już mam. Te dwa komputerki tylko, super. Dobrze, dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do naszego kolejnego bloku w dzisiejszym wydarzeniu. Przed nami teraz wystąpi pan profesor Adam Wysokowski, reprezentujący Uniwersytet Zielonogórski. Wprowadzi nas do wytycznych projektowania urządzeń obcych, a następnie głos przejmie pan Jerzy Chowicz, dyrektor infrastruktura komunikacyjna, który zaprezentuje nam wytyczne projektowania urządzeń obcych oraz w drogach, drogowych obiektach inżynierskich, czyli nie tylko na, ale również
w obiekcie. Mam prośbę, tutaj pan Adam nam przeskoczył. Panie profesorze, proszę o włączenie mikrofonu i kamerę. Nadal okna pojawiły się na pewno ikony. Tak, fantastycznie. Tak jest, jesteśmy. Już włączam waszą prezentację i oddaję głos. No, cieszę się bardzo, że po tak wspaniałym moim zdaniem wystąpieniu szerokiej problematyki pan Tomasz, którego znam wiele lat, już dzisiaj rozmawialiśmy, naprawdę dużo, z dużą wiedzą. No, ta problematyka, którą przedstawię, jest niezwykle szeroka i tutaj ważna dla naszej dziedziny, którą się zajmujemy, czyli infrastrukturą komunikacyjną. Ja chciałbym przedstawić Państwu dzisiaj wprowadzenie do wytycznych projektowania urządzeń obcych oraz w drogowych obiektach inżynierskich. To są też zagadnienia, które związane są z wyposażeniem, ale wyposażeniem trochę innym, tak? Czyli tak jak naczelnik już Kuczaj powiedział, są to urządzenia obce. No, one zostały tak nazwane z racji tej, że dla obiektu są one w jakimś stopniu obce. Natomiast tak naprawdę to żyjemy w jednym kraju. I jeżeli chodzi o to, że konstrukcja obiektu mostowego jest wybudowana dla celów prowadzenia ruchu drogowego, bo taki jest główny cel, niemniej jednak nic nie stoi chyba na przeszkodzie, żebyśmy również rozważyli zastosowanie różnych sieci, które też dobrze by było i dużo taniej, prawda, jest okazja przeprowadzić przez obiekt. No i tu jest bardzo trudne dla mnie do przedstawiania zagadnienie związane właśnie z tą nazwą obcy, tak? No bo obcy kojarzy się pejoratywnie, tak? To ktoś, kto jest inny, prawda? Ktoś, kto dotyczy innych tematów, prawda? Innych zagadnień, osoba obca, tak? Czyli niewprowadzona. No tutaj, prawda, mamy do czynienia z obiektami, znaczy z sieciami takimi jak gaz, wodociągi, kanalizacja, telekomunikacja, kanały technologiczne. Wszystkie te urządzenia są nam wszystkim do życia na co dzień potrzebne. W związku z tym nie można ich traktować tak samo jak obce. Chociaż obserwując przy przeglądach obiektów mostowych, prawda, te zagadnienia, no mamy dosyć nieciekawe spostrzeżenia, nieciekawe w znaczeniu tym negatywnym, tak? Czyli po prostu stan techniczny tych urządzeń, czy też sposób mocowania, prawda, sposób traktowania przy okazji konstrukcji inżynierskiej, no jest niewłaściwy, tak? I tutaj jest konglomerat cały, się zamyka tego mojego wstępu krótkiego, który chciałbym Państwu przedstawić. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować na wstępie, że w tym zespole się znalazłem. Ja już ponad 40 lat dzisiaj przy goleniu, przy lustrze, jak zacząłem liczyć lata, proszę Państwa, to ponad 40 z hakiem dosyć dużym lat się już obiektami inżynierskimi zajmuję, także to z przerażeniem stwierdzam, coraz większym. Natomiast tym bardziej doceniam, że mam okazję pewne dokumenty tworzyć i pewną wiedzę przekazywać, chociażby pracując na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jestem kierownikiem Zakładu Druki Mostów na Uniwersytecie Druki Kolei na Uniwersytecie Zielonogórskim. Te wytyczne współtworzyliśmy w grupie roboczej w ramach koordynatora Instytutu Badań Średnich Mostów, pana profesora Janusza Rymszy, zresztą z dużą pomocą tutaj również pani Barbary Rymszy, pani profesor Barbary Rymszy. Trwało to kilka lat dokładnie tworzenie tych dokumentów, także to są rzeczywiście duża praca i dużo dziękuję bardzo za pomoc też tutaj również innym współtworzącym te zagadnienia. W tej pracy bardzo dzielnie tutaj te zagadnienia wspierał pan Jerzy Chowis, dyrektor w firmie Infrastruktura Komunikacyjna,
który tymi zagadnieniami też się wiele lat zajmuje, i pani Weronika Turek, także te efekty, które stworzyliśmy, no są efektem pracy zespołowej różnych osób. Pan zresztą Jerzy Chowis będzie prezentację miał już tych szczegółów. No, temat, jak już wspomniałem na wstępie, jest dosyć trudny, bo trzeba, mówiąc bardzo kolokwialnie, ożenić te zagadnienia, że ta konstrukcja mostowa, która została wybudowana dla celów, głównie dla celów prowadzenia ruchu drogowego, i taki jest cel, zresztą pan Tomasz Gajda przedstawiał te zagadnienia wyposażenia, które rzeczywiście pomagają nam jako użytkownikom tego ruchu drogowego skorzystania z tych obiektów. To są urządzenia, które, jak już wspomniałem, prowadzą inne sieci, i teraz pojawia się problem, w jaki sposób właściwie lokalizować te urządzenia, tak? No bo to już powiedziałem na wstępie, że chyba większość, przynajmniej duża większość inżynierów zgadza się, że takie sieci mogą być prowadzone przez obiekt i z wykorzystaniem konstrukcji, tak? Konstrukcji obiektu inżynierskiego. No i czy to lokalizować w obiekcie, tak jak Państwo to macie po lewej stronie, tak? Czyli musimy specjalne różne urządzenia osłonowe prowadzić pod chodnikami, czy też w jezdni, prawda? To się wiąże potem z odkrywkami, prawda, ewentualnymi awariami, co ma też niebagatelny wpływ na stan techniczny naszych mostów, czy prowadzić na zewnątrz, tak jak chociażby na prawym zdjęciu, tak? No, tu cierpi znacznie estetyka. Dzisiaj mamy dobę, prawda, technologii bezwykopowych, tak, którą też się w dużej mierze zajmuję, między innymi właśnie za przyczyną zajmowania się urządzeniami. Stwierdzam, że można bez problemu teraz technologiami bezwykopowymi takie urządzenia obce również prowadzić obok obiektu, tak. Można również takie urządzenia prowadzić tak zwanymi kanałami wielofunkcyjnymi, tak. Czyli możemy obok, prawda, wybudować sobie specjalny kanał, nawet przewazowy, i wszystkie te sieci, łącznie z tymi światłowodami, o których pan naczelnik Kuczaj z Ministerstwa Infrastruktury, który dzisiaj na wstępie mówił, tak, i jest taka możliwość. No zresztą jeżdżąc po wielu krajach na świecie, takie kanały są budowane w wielu miastach na świecie, i one powodują, że bezkolizyjnie możemy sobie takie sieci również tam montować. Także to jest duży problem, i to pod rozwagę Państwa to dodaję, bo tu nie ma mądrych w tym zakresie ostatecznej decyzji, w jaki sposób te sieci prowadzić. Kolejna sprawa, no to mamy właśnie związane z zaletami i wadami takich rozwiązań. Tu mamy, prawda, proszę Państwa, estetykę jednego z obiektów zabytkowych w naszym kraju. Mamy prowadzoną rury osłonowe do sieci elektrycznych po lewej stronie na zdjęciu, a po prawej stronie już obiekt z tymi sieciami zdjętymi i wprowadzonymi do obiektu. Także to jest tutaj, no, kwestia również zalet i wad prowadzenia tych urządzeń. No, pojawia się sprawa zabezpieczenia odpowiedniego instalacji, prawda? W jaki sposób zabezpieczyć, żeby te sieci były prowadzone w sposób bezpieczny. To jest kolejny problem, który w tych wytycznych stanowił ogromną problem, ogromną dziedzinę, znaczy ogromną, no, w znaczeniu, że dużo czasu nam poświęciliśmy właśnie tym zagadnieniom również tych wytycznych, tworząc te wytyczne. No, kolejna sprawa, o której już wspominałem, estetyka. No, to są zdjęcia mało drastyczne. Ja mam dużo więcej w swoim archiwum fotograficznym, gdzie na przykład, prawda, urządzenia obce to odkuto, prawda, pręty zbrojeniowe z belki głównej i dospawano po prostu wsporniki wprost do zbrojenia głównego, prawda, po to, żeby jakąś sieć przeprowadzić, proszę Państwa. No, każdy chyba ze specjalistów tutaj, cieszę się, że w ogóle mogę wystąpić przed Państwem i te rzeczy przedstawić, ma takie doświadczenia ze swoich przeglądów, ze swoich spostrzeżeń. Także tu trzeba te sprawy pogodzić, tak? Czyli celem tych wytycznych było pogodzenie tych wszystkich zagadnień, i jeszcze kolejna sprawa to jest odpowiedniego bezpieczeństwa, prawda? Czyli tutaj sprawa estetyki, no, każdy z nas ma zmysł estetyczny i takie urządzenia powinny być
montowane w taki sposób, żeby również były dla nas korzystających z tych obiektów, żeby to, ta estetyka nie ucierpiała przy prowadzeniu tych urządzeń, bo one muszą być siłą rzeczy wykonane. Tu kilka przezroczy przykładowych zdjęć, prawda, z różnych obiektów ze świata. Tu jest akurat Antypody, Australia, prawda, kładka dla pieszych. No, myślę, że to urządzenie obce, które jest podwieszone pod obiektem, no nie stanowi większego problemu dla estetyki, szczególnie z większej odległości. Tutaj akurat no, moje zamiłowania do oglądania konstrukcji, prawda, to jest z bliska pokazane zdjęcie, ale niemniej jednak mi się wydaje, że to w miarę estetycznie, tak, bo to urządzenie, no najlepiej jakby go tam nie było, tak, no ale siłą rzeczy ono powinno być. Tu kolejny przykład też rozwiązań, prawda, tak zwane tandemy, mi się kiedyś ta nazwa nie podobała, prawda, czyli belki równoległe, no i prowadzenie pod, prawda, obiektem, jak schowane, czyli oglądający z boku, prawda, taki obiekt, no praktycznie tych urządzeń nie widać, one są schowane pod obiekt. No, kolejna sprawa to jest przenikanie instalacji przez elementy konstrukcji. To wiele lat obserwuję. Miałem okazję obserwować te rzeczy w Stanach Zjednoczonych i dużo wcześniej w Ameryce te rzeczy zostały rozwiązane i to prawnie, już kilkadziesiąt lat temu. Przenikanie przez elementy konstrukcji u nas przez długie lata nie można było tego wykonywać. Jak krądowałem sprawy związane z systemem gospodarki mostowej w latach 90., to takie rzeczy były niedopuszczalne. Dzisiaj mamy możliwość i nie ma problemu, żeby te instalacje tak przeprowadzić, żeby one nie szkodziły konstrukcji. Oczywiście to musi być tak zrobione i w tych wytycznych staraliśmy się te rzeczy odpowiednio stworzyć. No i przy przejściach podziemnych, tak, to jest wspaniałe miejsce, gdzie tak no, praktycznie przejście podziemne może być takim właśnie tunelem wielofunkcyjnym, tak, czyli pod nawierzchnią. Miałem okazję w wielu krajach na świecie takie rzeczy obserwować, Singapur i Zurich, nie będę mówił tych miast wymieniać, prawda, gdzie takie rzeczy są robione na co dzień i to nie stanowi problemu nawet przy utrzymaniu, bo ostatecznie mamy metody diagnostyki takie, że możemy wykryć, w którym miejscu jest to uszkodzenie i prawda, ewentualnie tych kilka płytek chodnikowych zdjąć, prawda, i czy tej nawierzchni, prawda, i to naprawić, ale to się rzadko zdarza, szczególnie, że mamy coraz lepsze te technologie. No ważne jest, w jaki sposób to oczywiście wybudujemy, tak żebyśmy budowali to w sposób bezawaryjny, z odpowiednich materiałów, no wtedy nie będziemy mieli problemów z utrzymaniem. Dzisiaj mamy tego typu przewody, które wymagają coraz mniejszego utrzymania i to jest bardzo pocieszające. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mojego wstępu. Cieszę się bardzo i gratuluję zespołowi no, w tej współpracy. Tak? Gratuluję, to Państwo ocenicie, czy jest czego gratulować. Temat, jak powiedziałem, jest trudny, jest związany z wieloma zagadnieniami. Mamy tu problemy, tak jak w przypadku gazu, tak? No, z elementami bezpieczeństwa. Sieci wodociągowe, znowu to jest kwestia przemarzania, prawda, i odpowiedniego ocieplania, tak. Kanalizacja podobnie, prawda, czyli tutaj mamy wiele zagadnień, nie mówiąc o obciążeniach tych obiektów, tak, te obciążenia, no, siłą rzeczy występują. No, problem jest taki, tak jak mówię, no, koordynowałem gospodarkę mostową, współtworzyłem system przeglądów obiektów, w związku z tym tysiące obiektów miałem okazję przeglądać i ten problem urządzeń, i nie chciałbym ich nazywać obcych, ale niestety no, tak je trzeba nazywać, w sensie tym, że zaraz powiem dlaczego, czyli urządzeń, które nam są wszystkim, jak już powiedziałem na wstępie, potrzebne, no to siłą rzeczy, prawda, one powinny być odpowiednio utrzymywane i właściciele tych sieci powinni o to dbać, tak? Ja nie wiem, dziwię się dlaczego, tak? A sieć na przykład, no nie chcę tu mówić, ale gazociągowa czy wodociągowa, może wymienię więcej, tak? Kanalizacyjna, do obiektu jest właściciel, który dba o to wszystko, utrzymuje i to naprawdę sprawnie, tak? Przez obiekt przechodzi urządzenie obce, tak? A za obiektem z powrotem jest właściwie utrzymywany. Dlaczego traktujemy te urządzenia jako obce?
To jest moje pytanie z tego już kilku lat pracy, a nie mówiąc o wcześniejszych przeglądach. Dlaczego ono nie jest konserwowane, malowane, odpowiednio utrzymywane, mufy różne popękane, prawda? No, czasami nawet kable energetyczne są po prostu, proszę Państwa, odsłonięte i jest to problem. Uważam, że te wytyczne projektowania urządzeń obcych oraz w drogowych obiektach chińskich na pewno temu w jakiś sposób, liczę na to przynajmniej, pomogą. A tak naprawdę żyjemy w kraju, gdzie potrzebujemy wszystkich tych sieci łącznie z tymi obiektami inżynierskimi i traktujmy to, że to jest nasze wspólne infrastruktura do utrzymania, bo wszyscy z tego korzystamy i tym akcentem chciałbym Państwu serdecznie podziękować. Przede wszystkim w tej dobie trudnej życzyć dużo zdrowia, dobrej energii, przede wszystkim jak moja żona lekarz mówi, prawda, dobrą energią to zwalczymy wiele rzeczy, także życzę Państwu naprawdę dalszej dobrej energii, wszystkiego dobrego. I oddaję głos Panu, zapowiedzianego już Panu magistrowi Jerzemu Chowisowi z mojej firmy, której jestem prezesem. Cieszę się bardzo, firma konsultingowa, że takie rzeczy mamy okazję współtworzyć razem z Uniwersytetem Zielonogórskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten bogaty wstęp, panie profesorze. Miło mi powitać Państwa. Chciałbym bardzo Państwu przedstawić tutaj w wielkim skrócie oczywiście, bo nie mamy na tyle czasu, to co nam się udało stworzyć razem z zespołem, mianowicie wytyczne projektowania urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich. Przejdźmy do zagadnień ogólnych. Należy tutaj tytułem wstępu powiedzieć, co to w ogóle jest urządzenie obce. To jest tak, jak pan naczelnik tutaj raczył podać tę definicję, bo definicji było dużo. Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że są to urządzenia, które nie są związane z ruchem drogowym, mianowicie nie są związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego ani prowadzeniem tego ruchu na obiektach inżynierskich. Z tym, że kanały technologiczne, które były do tej pory jakby osobnym tematem, zostały włączone przez nas w tą definicję, także ona została troszeczkę poszerzona. Dobrze, więc założeniem naszych wytycznych było to, żeby te urządzenia były lokalizowane na niezależnych konstrukcjach nośnych, niezwiązaną z obiektem inżynierskim. Oczywiście jest to bardzo trudne zadanie, patrząc na wykonawstwo tych obiektów, na uzgodnienia wymagane, na rodzaj technologii, na rodzaj podwieszeń, na tych konstrukcjach, które są lokalizowane gdzieś obok, jak tak mieliśmy okazję tutaj zobaczyć taki przykład obiektu zabytkowego. Siłą rzeczy chcemy po prostu jakby tutaj wypośrodkować ten temat, także dopuszczamy urządzenia obce do przeprowadzenia na obiektach inżynierskich. Tutaj wyłączeniem są obiekty składane i ruchome, pod warunkiem oczywiście, że zarządca tych obiektów się na to zgodzi. Przejdźmy dalej. Tutaj są podane wymagania ogólne dotyczące wszystkich urządzeń obcych, czyli powinny one na obiekcie zapewniać wytrzymałość, szczelność, to jest zrozumiałe. Odległość pomiędzy tymi urządzeniami powinna umożliwiać wykonywanie ich inspekcji, prac remontowych, tudzież samej przebudowy po prostu obiektu, jak również urządzenia te powinny być wyposażone w elementy, które umożliwiają kompensację przemieszczeń z uwagi na reologię obiektu inżynierskiego, jak również powinny zachowywać, być odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie, chodzi tu o trwałość. Wiele przypadków z doświadczeń mamy takich, że
trwałość obiektu inżynierskiego jest podyktowana też trwałością tych urządzeń ze względu na korozję i ze względu na usytuowanie ich bardzo bliskiej lokalizacji danego elementu konstrukcyjnego, który też potęguje korozję tego elementu. Tak jak już było tytułem wstępu powiedziane przez profesora, mamy tutaj, rozróżniamy następujące obiekty, urządzenia obce na obiektach, czyli są to urządzenia gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe, cieplne, energoenergetyczne, telekomunikacyjne oraz wspomniane wcześniej kanały technologiczne. Oczywiście dopuszcza się przeprowadzenia innych urządzeń w zależności od potrzeb, jednak wymaga to oczywiście uzyskania zgody zarządcy obiektu inżynierskiego. Jeśli chodzi o ogólne zasady lokalizowania tych urządzeń, mamy tutaj takich 6 głównych punktów, które należy spełniać w tym zakresie. Czyli urządzenia te nie mogą wpływać na wartość użytkową obiektu, czyli generalnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak również samego użytkowania w zakresie ruchu drogowego. Jak również nie mogą ograniczać skrajni światła, oczywiście nie mogą wpływać na trwałość obiektu, co zostało powiedziane wcześniej. Ich montaż i eksploatacja i inspekcja nie powinny również powodować żadnych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, jak również utrzymanie, remont czy przebudowa takich obiektów nie powinny być utrudnione. Tutaj podam kilka w kolejnych slajdach przykładów, jak udało nam się wypracować taki, powiedzmy sobie w cudzysłowie, kompromis pomiędzy tym, co się dzieje obecnie na rynku, i chcieliśmy tutaj zrobić pewną regulację tych, tak powiem, geometrii, jeśli chodzi o te urządzenia, ich rozkład na obiektach. Także jak Państwo mogą tutaj zauważyć, jest, ja sobie tutaj wspomogę się kursorem, żeby Państwu przekazać, pokazać te elementy. Czyli mamy tutaj do czynienia z odległościami, które powinny być zachowane, one są wypracowane i odpowiednio przemyślane. Czyli generalnie to, co możemy podwieszać pod obiekt, powinno być usytuowane minimum 50 cm od bocznej krawędzi obiektu. Tu w przypadku akurat na tym rysunku jest deska gzymsowa, która też pełni rolę jakby elementu osłonowego tych instalacji, tak żeby zachować odpowiednią estetykę, jak również graniczną odległością minimalną jest 30 cm, jeśli chodzi o kapy chodnikowe, gdzie możemy swobodnie, dopuszczamy oczywiście prowadzenie tych urządzeń w odpowiednich rurach osłonowych. Przejdźmy dalej. Tak jak powiedziałem, podam Państwu kilka przykładów rysunkowych. Tutaj zaznaczone jest kółkiem czerwonym instalacja gazowa. Ze względu na to, żeby nie powodować zagrożeń przeciwpożarowych, postanowiliśmy po prostu lokalizować to zawsze w takich strefach obiektu, gdzie ewentualne rozszczelnienie tych instalacji może być odpowiednio, tak powiem, rozrzedzone poprzez czynniki atmosferyczne, czyli wyłączamy elementy, które mogą powodować koncentrację gazów palnych pomiędzy dźwigarami, tudzież w przykrojach skrzynkowych. Także instalacje gazowe zawsze będą lokalizowane w bocznych strefach obiektu, czy też jednojezdniowego, czy dwujezdniowego. Tu jest podobny przykład, tym razem przekrój skrzynkowy. Dodatkowo, patrząc na wymagania również bezpieczeństwa
konstrukcji tak wykonanych jako przekroje skrzynkowe. Po prostu stwierdziliśmy, że wymagane jest budowa czy też wykonanie dodatkowego odwodnienia tych przekroi, ze względu na to, że często w przekrojach znajdują się po prostu media, które w stanie ciekłym, typu wodociągi czy urządzenia kanalizacyjne. Przejdźmy może dalej. Tu mamy przykład tunelu i metody, jak te urządzenia przeprowadzać przez tunel. Naszym zamysłem było stworzenie po prostu specjalnej przestrzeni do tego celu. Oczywiście w warunkach przełazowych, żeby umożliwić pełną kontrolę tych urządzeń w stanie użytkowania. Dodatkowo, jak Państwo mogą zobaczyć, po obu stronach stref bocznych tunelu możliwe jest lokalizowanie kanałów technologicznych, które zapewniają po prostu funkcjonalność drogi. Jednak w naszym zamyśle były one celowo usytuowane poza tą strefą przestrzeni wydzielonej dla urządzeń innych obcych, ponieważ często wymagają one po prostu takiej konserwacji jak sieci ogólne urządzeń obcych. Tutaj jest przykład tunelu dla pieszych, to co już mój przedmówca, pan profesor, wspomniał. Dosyć rzadko stosuje się przeprowadzenie sieci w tych konstrukcjach z uwagi na to, że trudność jest w utrzymaniu tych urządzeń lokalizowanych w zasypce. Jednakże, jak życie pokazuje i doświadczenia wykonawcze, nie stanowi to w dzisiejszej dobie żadnego problemu. Dlatego naszą propozycją jest umieszczanie tych urządzeń bezpośrednio w zasypce takiego przejścia. W wytycznych postanowiliśmy jakby przedstawić kilka możliwych sposobów montażu takich urządzeń. Przejdę do przykładów. Tutaj możemy umieszczać te urządzenia na zawiesiach i tutaj naszym zamyśle było to, żeby te zawiesia były w jakiś sposób unifikowane, tak? Dlatego, jak Państwo mogą zauważyć, w wytycznych posiłkujemy się rozwiązaniami systemowymi, czyli tak zwane szyny kotwiące, które umożliwiają pełny przesuw, oczywiście w ograniczonym zakresie, w zależności od długości tej szyny, ale na etapie wykonawstwa po prostu umożliwiają pełną regulację tych urządzeń, ewentualną korektę spadków, a nie jak w przypadku po prostu kotew wklejanych czy rozwiązań do tej pory stosowanych. Kolejnym przykładem, jeśli chodzi o urządzenia o większej masie własnej, zarówno samej masie rury osłonowej, jak również mediów w nich płynących. Tu są przykłady wsporników dobrze znane wszelkim wykonawcom i też na obiektach mostowych. Dwa rodzaje zaproponowaliśmy, czyli w zależności od średnicy, czyli od obciążenia. Dwa rodzaje podparcia tych wodociągów, tych urządzeń obcych. No i oczywiście nie zabrakło wytycznych tematu dotyczącego utrzymania i inspekcji tych urządzeń. Także powinny być one traktowane jako wyposażenie obiektu i pod względem utrzymania i inspekcji, i powinno to się odbywać według wytycznych 81.
Dużą zmianą jest potraktowanie urządzeń gazowych jako szczególnie wrażliwych na trwałość i na częstotliwość przeglądów, dlatego zaproponowaliśmy, żeby po prostu te inspekcje wykonywane były nie rzadziej niż raz na rok. Także dziękuję Państwu za uwagę. Było miło. Mam nadzieję, że wytyczne w pewien sposób uporządkują tutaj temat urządzeń obcych na obiektach. Także bardzo mi było miło. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jeszcze dopowiedzieć ostatnie zdanie. Tak, to cieszę się bardzo, że wspólnymi siłami wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego jako takich, łącznie z tymi, co zarządzają tymi sieciami, możemy doprowadzić do tego, że ta nazwa wytycznych, oczywiście za zgodą Ministerstwa Infrastruktury Komunikacyjnej, zlikwidujemy nazwę obce urządzenia, tak? Bo ta nazwa obce to nie jest do końca, moim zdaniem, przynajmniej patrząc, żeby pogodzić wszystkie strony, nie jest właściwa. Ale to jest, wszyscy się muszą starać, żeby to doprowadzić do tego faktu. Dziękuję serdecznie bardzo w imieniu swoim i pana inżyniera Chowisa. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Panie Aleksandrze, za wspaniałe prowadzenie tej webinaru. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Profesor za te miłe słowa. Ja również dziękuję za wszystkie dzisiejsze prezentacje. Dotarliśmy już do końca naszej agendy i teraz chciałabym poprosić o krótkie podsumowanie Pana Naczelnika Grzegorza Kuczaja. Witam Państwa ponownie. Również bardzo dziękuję za dzisiejsze prezentacje. Myślę, że temat mógł Państwa zainteresować, ponieważ no jest to temat, oba te dzisiejsze zeszyty, zarówno katalog, jak i wytyczne, dotykają bardzo praktycznych problemów, z którymi spotykają się zarządcy obiektów czy inwestorzy realizujący te obiekty w ramach inwestycji drogowych. Także mam nadzieję, że one będą stosowane w praktyce i faktycznie się Państwu przydadzą, bo zawierają naprawdę dobrą i aktualną wiedzę. Też jak sami Państwo widzieliście w prezentacji profesora Wysokowskiego, te przykłady, które pokazywał, no to jest życie niestety, takie przypadki się zdarzają, gdzieś tam jakieś zaszłości z tymi urządzeniami obcymi cały czas są na obiektach i czas najwyższy, aby te nowe obiekty projektować już na tych najlepszych standardach, jakie będą dostępne w Polsce. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za prezentację. Oczywiście bardzo serdecznie Państwu za obecność i jednocześnie zapraszam na przyszły tydzień. To już będzie ostatnie webinarium z części mostowej. Później zostanie nam już tylko jedno dotyczące BIM-u. I w przyszłym tygodniu zajmiemy się sprawami, wydaje mi się, bardzo istotnymi z punktu widzenia trwałości i projektowania. Mianowicie będziemy mówić o zabezpieczeniach antykorozyjnych zarówno betonu, jak i stali. Więc temat, wydaje mi się, przynajmniej jeżeli chodzi o stal, zyskujący na znaczeniu nareszcie, bo przez wiele lat był gdzieś tam troszkę na uboczu. Nowe wymagania dla betonów, więc temat bardzo ciekawy. No i oczywiście na zakończenie powiemy o inspekcjach drogowych obiektów inżynierskich. Chcieliśmy wprowadzić taki ujednolicony system prowadzenia inspekcji i utrzymania tych obiektów inżynierskich. Także również bardzo, bardzo ciekawe tematy w przyszłym tygodniu, także serdecznie Państwa zapraszam i standardowo bardzo proszę o wypowiadanie się na temat prezentowanych wytycznych i opracowań na naszym forum czy drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Polski Kongres Drogowy. Z mojej strony to tyle, jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą obecność i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję Panie Naczelniku za te słowa podsumowania. Ja również przyłączam się do prośby Pana Naczelnika o Państwa aktywny udział w forum konsultacyjnym. Przypomnę raz jeszcze konsultacje.viaexpert.pl. Wystarczy się tam zarejestrować. Wszystkie dokumenty, które są prezentowane, wszystkie wytyczne są tam dostępne. Także jeżeli ktoś z Państwa chciałby się z nimi zapoznać szczegółowo, następnie skomentować, opisać, to wszystkie te komentarze będą na pewno serdecznie przyjęte przez wszystkich autorów.
jak i przez Ministerstwo Infrastruktury. Jeżeli mają Państwo jakieś uwagi, pytania lub chcieliby się odnieść do naszych wydarzeń, to zawsze też warto napisać do nas na specjalny mail, który dla Państwa przygotowaliśmy, czyli konsultacje@kongresdrogowy.pl, to jest adres gotowy, który czeka na Państwa informacje, na Państwa opinie. Nagranie z tego wydarzenia jak zawsze będzie dostępne na YouTubie, a my spotykamy się już za tydzień. Jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym prelegentom, dziękuję wszystkim naszym uczestnikom, że postanowili Państwo spędzić ten poranek razem z nami. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.